Dzień dobry. Witam cię na kanale Excel Nauka. Z tej strony Marcel i zaczynamy kolejne nagranie. Dzisiejszym tematem będzie bardzo tajemniczo brzmiące pojęcie transpozycja. Ale transpozycja to nic innego jak, mówiąc najprościej, zmiana położenia. Zobacz. W pierwszym przykładzie dostaliśmy taki raport, w którym w kolumnie A są, można by powiedzieć, nagłówki, nagłówki wierszy czy też nagłówki kolumn. No właśnie, ktoś przygotował nagłówki właśnie w takim układzie, który nie jest dla nas wygodny, tak? Bo musielibyśmy uzupełniać kolejne wiersze, aby ta tabela miała sens, ale nie byłoby to do końca czytelne, tak? Jednostka miary, sztuki, sztuki. Widzisz o co chodzi, tak? W tym przykładzie musimy po prostu sprawić, aby te dane znalazły się tutaj, czyli aby stały się nagłówkami kolumn. Jak to zrobić szybko? Oczywiście możemy to wszystko przepisywać ręcznie, ale nie chce nam się, więc co robimy? Utwórzmy sobie jeden nowy wiersz, aby przenieść to troszeczkę niżej. Zaznaczmy wszystkie dane, które, dla których chcemy zmienić pozycję. Wciśnijmy kombinację klawiszy Ctrl-C, czyli kopiuj. Ustawmy się w komórce A1, czyli w pierwszej wolnej komórce, ponieważ od tej, od tej komórki będzie zaczynać się pierwszy nagłówek naszych kolumn, które sobie wklejmy. O. W to zaznaczenie. A więc teraz w komórce A1 klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Wklej specjalnie. Następnie znowu Wklej specjalnie. I mamy tutaj tę naszą tajemniczo brzmiącą opcję o nazwie Transponuj. Kliknijmy ją sobie, wybierzmy OK i wszystko załatwione. Zobacz, to co mieliśmy tutaj w kolumnie A w wierszu od 2 do 10. Zostało właśnie przeniesione do nagłówków kolumn w pierwszym wierszu. Świetnie. A jeśli mielibyśmy takie ćwiczenie, jak ten przykład drugi, czyli tutaj z kolei na odwrót, zobacz, ktoś wprowadził właśnie w komórce A1 nazwę i w, i w kolejnych nagłówkach kolumn w wierszu pierwszym uzupełnił po prostu te komórki danymi, tak? I zamiast wypełniać dane w dół, ktoś zaczął wypełniać dane w prawo. No nie jest to do końca intuicyjna wersja, i chcemy, mimo wszystko, aby te dane z tych dwóch wierszy przenieść po prostu do dwóch kolumn, aby to było bardziej czytelne, bardziej intuicyjne. Więc analogicznie zaznaczmy sobie to, co chcemy przetransponować, to, co chcemy przenieść. Uprzednio, oczywiście, stwórzmy sobie jeszcze przed kolumną, a nową kolumnę. A najlepiej dwie. Zaznaczmy to, co chcemy przenieść. Ctrl C ustawmy się w komórce A1, prawy przycisk myszy, wklej specjalne i opcja Transponuj. OK. Zobacz, co się stało. W takim układzie jesteśmy już w stanie bardzo wygodnie pracować i wygodnie uzupełniać kolejne dane. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.